Szczęść Boże. 10 kwietnia za nami, 9. rocznica zamachu warszawsko-smoleńskiego. Niektórzy do tej pory upierają się mówić o tym katastrofa, ale no cóż, za dużo tam zdarzyło się rzeczy fenomenalnie dziwnych i do tej pory niewyjaśnionych, żebyśmy wersję o banalnej katastrofie, błędach pilotów czy usterkach technicznych mieli przyjmować za prymarną, a już na pewno nie za jedynie słuszną. Jakie to nadzwyczajne rzeczy tam się zdarzyły? No, na przykład takie, że w czasie, kiedy tam w Smoleńsku jeszcze nie zdążył się nikt doszukać na pobojowisku ciała prezydenta Rzeczypospolitej, w Warszawie na podstawie nie jakichś aktów prawnych, decyzji o uznaniu niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu na skutek nieszczęśliwego wypadku, tylko na podstawie informacji na pasku, władza została przejęta przez nowego prezydenta. To był zamach stanu. Klucze do kancelarii prezydenta przekazał, zdaje się, osobiście Andrzej Duda, który wtedy pozostawał tu na miejscu najwyższym urzędnikiem kancelarii prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Andrzej Duda jest człowiekiem, który okazał się wtedy, 10 dnia, na tyle, jakby to powiedzieć oględnie, nieasertywny, że na podstawie wiadomości na pasku w telewizorze oddał klucze do kancelarii prezydenckiej ludziom prezydenta, rezydenta Komorowskiego. I tak dalej, i tak dalej. Ja tu w tym nagraniu nie zreasumuję wszystkich nadzwyczajnych znaków zapytania, zagadek, nie usystematyzuję wiedzy o zamachu warszawsko-smoleńskim. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że partia, formacja, obóz, no ten obóz, który do władzy doszedł kilka lat później pod hasłem upominania się o prawdę o Smoleńsku, od kiedy już tę władzę ma i od kiedy dysponuje możliwością ręcznego sterowania i w przestrzeni medialnej i dysponuje narzędziami uzyskiwania informacji, prawdę o Smoleńsku rząd Prawa i Sprawiedliwości, Żoliborskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sanacji odłożył ad acta. Teraz, w ostatnich tygodniach przed kolejną rocznicą, sprawa została lekko odgrzana. Kotlet został przewrócony na już stygnącej patelni, po to, jak mniemam, żeby elektorat, ci ciągle łudzący się i przywiązani do Prawa i Sprawiedliwości, żeby mieli takie poczucie, że tego króliczka ciągle się goni, prawda? Więc jakieś okładki zostały zrobione. I w jednym z czasopism, które tworzą otulinę, współtworzą otulinę propagandową rządu Prawa i Sprawiedliwości, przeczytałem na okładce taki anons, właśnie tam najważniejsze tajemnice Smoleńska. Przerzuciłem w kiosku na lotnisku ten materiał prasowy i okazało się, że no cóż, ciągle i uparcie nie stawia się tam pytań najważniejszych. Jakiego kalibru pytania są najważniejsze? No chociażby takie pytanie, czy szczątki wraku, które pokazano nam na pobojowisku smoleńskim, a pokazano za pośrednictwem mediów, prasy, telewizji, internetu. Otóż, czy są to szczątki tego samego płatowca, Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rankiem miał wystartować z okęckiego lotniska. Mówię miał wystartować, bo no cóż, pokazano wprawdzie fragmenty nagrania z jednej z kamer
lotniskowych. Z dużej odległości widzimy sylwetki ludzi, którzy do tego samolotu wchodzą. No ale prawda taka, że nie wiemy, kto ostatecznie wchodzi i nie wiemy, dokąd ten samolot odlatuje. Więc powtórzę, bez żadnych teorii spiskowych. To jest po prostu, jakby to powiedzieć, zasadne na gruncie badawczym pytanie, na jakiej podstawie utrzymują niektórzy, że ten samolot, który tam kołuje, startuje z płyty okęckiej, że to ten sam samolot widzimy w wielu tysiącach szczątków mniejszych i większych na podejściu do lotniska Smoleńsk-Siewierny. Kiedy zadałem to pytanie na ostatniej konferencji smoleńskiej, przypomnę, że były takie rzeczy zanim PiS doszedł do władzy. Tak zwana strona społeczna, niezależni badacze organizowali takie konferencje. Kiedy tylko PiS doszedł do władzy, przestali je organizować. Niektórzy weszli na jakieś tam synekury około rządowe. W każdym razie żadnych konferencji już się nie organizuje. Kiedy na ostatniej z tych konferencji zadałem pytanie, na jakiej podstawie twierdzicie państwo, że te szczątki to są pozostałości tego samego płatowca. Wówczas pan doktor Nowaczyk, poważny uczony, który należy do ścisłego kręgu współorganizatorów, aranżerów tych znakomitych, zresztą pod względem merytorycznym, wręcz sensacyjnych konferencji, pan doktor Nowaczyk powiedział wówczas, to jest nasze wstępne założenie. Proszę zwrócić uwagę, to jest założenie. To nie jest fakt, który byłby w jakikolwiek sposób zweryfikowany. Pan doktor Nowaczyk wykazał tutaj uczciwość badawczą. On stwierdził, że oni tego nie wiedzą, tylko tak zakładają. No, więc skoro to jest wstępne założenie, to na gruncie tego założenia wstępnego nie da się zbudować żadnego weryfikowalnego twierdzenia, nie da się przedstawić żadnego niebudzącego wątpliwości scenariusza wydarzeń, które rozegrały się 10 kwietnia 10 roku. Można budować scenariusze hipotetyczne. I generalnie bardzo mnie cieszy mnożenie rozmaitych wersji, to mnie cieszy, bo cieszy oko badacza, choć amatora, oko i ucho, jak ma do czynienia z jakimiś oryginalnymi hipotezami, jakimiś, że tak powiem, efektami pracy badawczej i analizy, obróbki intelektualnej zagadnienia. Ale otóż problem polega na tym, że te hipotezy są uparcie od pewnego czasu, właściwie od samego początku, są przedstawiane jako fakty. Przedstawia swój scenariusz hipotetyczny strona rządowa, jawnie zdradziecka, moskiewska, warszawska, komisje Anodiny, Millera, Laska, raporty i tak dalej, i tak dalej. Oni twierdzą katastrofa i to jest ich hipoteza. Natomiast z drugiej strony komisja wiązana, podpisana nazwiskiem poprzedniego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza przedstawia swoją hipotezę o jednym, dwóch, trzech, chyba nie pamiętam, do ilu wybuchów doszli. I to jest też bardzo ciekawe, tylko tyle, że nieuprawnione jest mówienie o tym jako o fakcie niezbitym. Można stawiać hipotezę. A jakże? Każdy może postawić hipotezę. W tym, że tej hipotezy ani jednej, ani drugiej nie można zweryfikować bez cienia wątpliwości na tak ani na nie, tak długo jak długo te zupełnie podstawowe, najbardziej elementarne fakty nie są wyjaśnione. A tu wskazuje na fakt tożsamości tych szczątków, wśród których, cóż za ciekawostka, nigdy nie widziano na przykład bagatela, kokpitu Tupolewa. Nigdy nie widziano tej części samolotu, w której siedzą piloci i pilotują, prawda? Niektórzy mylnie rozpoznawali na niektórych zdjęciach tył kadłuba samolotu jako element właśnie z brakującym kokpitem. Ale kokpitu nie było, nie ma żadnych zdjęć
Tak? Kokpit wyparował. Kokpit wyparował. Więc to już powinno nastrajać, jakby to powiedzieć, badawczym sceptycyzmem wobec tezy, że te szczątki wraku to jest komplet materiału, tak, na którym można by się oprzeć. Można by, gdyby w ogóle można się było oprzeć, bo kiedy ostatnio tam pozwolili się Moskale zbliżyć jakimś delegatom z Polski, ja już nie pamiętam, czy to była delegatura, czy to byli wysłańcy prokuratury, czy służb, czy jacyś laboranci, kiedy im pozwolono się zbliżyć do tego wraku, to pozwolono oglądać, ale nie pozwolono dotknąć. Tak? Mogli patrzeć, ale nie mogli pomacać. No, proszę Państwa, na podstawie takich badań nie można stawiać żadnych niezbitych wniosków. Przypomnę o dwóch elementach, które wśród tajemnic smoleńskich w ogóle nie są anonsowane. Przez, to ciekawe, ani prasę gadzinową reprezentującą poprzednie rządy jawnej zdrady narodowej, ani przez prasę gadzinową, która dziś tworzy otulinę propagandową rządów dobrej zmiany, rządów deklaratywnych patriotów. Ani, żeby tak być konkretnym, są rzeczy, o których ani Gazeta Wyborcza, ani Gazeta Polska nigdy nie napisały. I te rzeczy, jak mniemam, są najciekawsze. Podam przykłady. Pierwszy przykład, śnieg smoleński. To nie jest, proszę Państwa, historia właśnie z dziedziny teorii spiskowych, złośliwie fabrykowanych przez ruską agenturę po to, żeby odwrócić uwagę dobrych patriotów od jedynie słusznej wersji Antoniego Macierewicza. Nie. To jest sprawa, którą wniósł na wokandę, że tak powiem, smoleńską, wniósł pan profesor Krzysztof Welkris Cieszewski, Polak emigrant od już dekad w Stanach Zjednoczonych, realizujący się naukowo jako badacz, między innymi wykorzystujący technologię zdjęć satelitarnych, analizę tych zdjęć. I otóż pan profesor Cieszewski, pamiętacie Państwo taki temat brzoza smoleńska, brzoza. Na pewno Państwo pamiętacie, bo to hasło w ogóle się zleksykalizowało, weszło do obiegu, nawet kabaretowego, całkowicie oczywiście niesłusznie niektórzy zlekceważyli te wywody pana profesora Cieszewskiego na temat brzozy. Śmiali się z tego tylko przedstawiciele i klienci przemysłu pogardy, ale na co tu chcę zwrócić uwagę? O ile o brzozie słyszeliście Państwo wszyscy, bo to było wałkowane i przez Gazetę Wyborczą na nie, i przez Gazetę Polską na tak, całymi tygodniami i miesiącami, o tyle o śniegu smoleńskim zapewne część z Was do tej pory jeszcze nie słyszała. A otóż śnieg to jest to samo wystąpienie, ten sam referat tego samego profesora Krisa Cieszewskiego na tej samej konferencji smoleńskiej. Zwracam uwagę, że to była konferencja smoleńska organizowana przez środowiska niezależne, opozycyjne wobec rządów Donalda Oskara Tuska, Ewy Kopacz na metr w głąb. Notabene w tamtych rządach występował jako minister niesprawiedliwości obecny filar Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej, pan Jarosław Gowin, wicepremier. On to jako kłamca smoleński z trybuny sejmowej przekonywał naród, że z trumnami smoleńskimi wszystko było w porządku, chociaż, jak wiadomo, bliscy na przykład świętej pamięci Anny Walentynowicz do tej pory nie są pewni, kto właściwie spoczął w którym grobie. Więc profesor Krzysztof Cieszewski, bo o Gowinie i kolejnych pogrzebach świętej pamięci Anny Walentynowicz to była dygresja w dygresji. Śnieg smoleński. Profesor Krzysztof Cieszewski, jeśli mnie pamięć nie myli, już w 2012 roku, 12 do 13,
przedstawił na jednej z kolejnych konferencji smoleńskich, przedstawił zdjęcia satelitarne z okolic Smoleńska, wykonane, jeśli mnie pamięć nie myli, być może 5 kwietnia 2010 roku, a więc kilka dni przed samym tragicznym faktem. I na tych zdjęciach wskazał białe plamy. Gdzie? Dokładnie w miejscach, w których kilka dni później znajdują się na kolejnych zdjęciach wszystkie duże szczątki wraku Tupolewa. Miejsca, w których po 10 kwietnia znajdą się duże szczątki Tupolewa, już 5 kwietnia mają, czy jeszcze 5 kwietnia 2010 roku, mają białe pokrycie. Początkowo powiedział profesor Cieszewski, że to śnieg na tych zdjęciach satelitarnych. Przyjechał rok później, a rok później to zdaje mi się, że to był rok 2013, a może 14. Przyjechał rok później, lata lecą, i powiedział, że w tym jednym szczególe musi zweryfikować swój pogląd, że po bliższej, głębszej analizie tych zdjęć stwierdza, iż nie może to być śnieg, musi to być coś, tak on stwierdził, ludzką ręką uczynionego. Kto wie, może gdzieś tam w sieci internetowej jeszcze się tuła gdzieś to nagranie z konferencji smoleńskiej z referatem profesora Cieszewskiego, wygłoszonym notabene referatem wygłoszonym w języku angielskim, ale jest się do czego odwołać. Powtórzę, 5 kwietnia nigdzie już nie ma śniegu w okolicy Smoleńska, jest coś białego, o czym mówi profesor Cieszewski, że jest to coś ludzką ręką uczynionego. Dlaczego to wyjaśnia szerzej, ja Państwa odsyłam do tego referatu. A więc coś białego ludzką ręką uczynionego pokrywa dokładnie te miejsca, na których kilka dni później wylądują wszystkie duże szczątki wraku Tupolewa Tu-154M. I teraz zauważcie Państwo, jeśli brzoza smoleńska była wałkowana przez tyle tygodni, może nawet miesięcy, że jeszcze do dziś to hasło w większości pamiętacie, to jakież to ciekawe, że chociaż ten sam profesor na tych samych konferencjach mówił o tym czymś białym, co pierwotnie nazwał śniegiem, a potem jednak przypisał temu ludzkie pochodzenie, dlaczego o tym nie napisały ani Gazeta Wyborcza, ani Gazeta Polska? Gdyby profesor Cieszewski się jakoś sromotnie mylił, to przecież Gazeta Wyborcza powinna szydzić z niego równie długo, jak czyniła to, biorąc na warsztat brzozę smoleńską. Jeśli by zaś było inaczej, gdyby było coś na rzeczy, no to czemuż nie donosi o tym Gazeta Polska? Dlaczego Gazeta Polska nie zwraca uwagi swoich czytelników na te zdarzenia? To punkt pierwszy. Śnieg smoleński. Proszę wyszukać to hasło, może coś tam wykaże kwerenda internetowa. Drugi punkt, hangar numer 11 na Okęciu. O tym pisały gazety, ale widzicie Państwo, w rocznicę 9 tamtych wydarzeń już do tego nikt nie wraca. Hangar, z którego co do tego zgodni są reporterzy, historycy, komentatorzy, naukowcy, którzy sprawę badali. Z tego hangaru wytaczano owego Tupolewa Tu-154M rankiem 10 kwietnia 2010 roku. I ten hangar okęcki znika. On znika, pamiętam nawet wygooglane takie zdjęcia, które pokazują kolejne etapy tej demolki. Ten hangar, proszę Państwa, został zburzony do fundamentów. Został po prostu wyrwany z korzeniami. Zniknął, mimo że, jak przypominam sobie, ktoś tam jednak pisał, że ledwie parę lat wcześniej był poddawany jakimś generalnym remontom. Hangar zniknął. To druga ciekawa okoliczność, o której radbym więcej czytać na łamach prasy niezależnej, niepokornej, ale jakoś nie czytam, dlatego że jakoś koledzy, koleżanki wiedzą, że o tych sprawach, oni z góry wiedzą, że nie warto pisać, że to jest nieciekawe, że stawianie pytań o hangar 11 na Okęciu do niczego nie doprowadzi.
skoro nikt nie pyta o hangar na Okęciu, no to państwo rozumiecie, że próżno szukać takich dziennikarzy śledczych, którzy by pytali o kadry tej jednostki lotniczej, która została rozformowana, ludzie zostali rozesłani, żeby nie powiedzieć rozpędzeni na cztery wiatry. Wspominano, owszem, wielokrotnie na łamach prasy patriotycznej o seryjnym samobójcy, o tym, że ludzie znikają. Ale widzicie państwo, zniknięcie hangaru i zniknięcie jednostki lotniczej, a jak znika jednostka lotnicza, to znika też dokumentacja tej jednostki lotniczej. No to dzisiaj już nie tylko nie budzi emocji, ale po prostu nie budzi żadnej refleksji, bo nie jest przypominane. I ostatnia kwestia, którą chciałbym przypomnieć, chciałbym wprowadzić do świadomości tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, a przypomnieć tym, którzy sprawę gdzieś tam jednak zanotowali w tyle głowy. Chciałbym przypomnieć postać pana generała Petreusza. Pan generał Petreusz w roku 2010 na parę dni ledwie przed zamachem warszawsko-smoleńskim odwiedza Warszawę. Kim jest generał Petreusz? Bo do dziś żyje na tym świecie, cieszy się chyba nie najgorszym zdrowiem. Nawet w zeszłym roku odebrał jakieś polonijne odznaczenie pan generał Petreusz, chyba w Waszyngtonie. Pan generał Petreusz jest bowiem amerykańskim generałem. Wówczas, w 2010 roku, był jednym z najwyższych dowódców amerykańskich w naszej hemisferze. Był jednym z najwyższych dowódców odpowiadających za działania Armii Stanów Zjednoczonych, no chyba w całej Eurazji. Chyba w całej Eurazji. W każdym razie od Afganistanu po Morze Czarne. I odwiedza on Warszawę w ostatnich dniach swojego życia. Świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, odznacza amerykańskiego generała Petreusza chyba najwyższym odznaczeniem przewidzianym do wręczenia właśnie wojskowym obcych armii. I to jest, proszę państwa, 6, 7 albo 6, 7, 8 kwietnia 2010 roku, kiedy generał Petreusz spędza w Warszawie, nie wiem czy pełne 3 dni, ale na pewno 2 noclegi. Dwa noclegi, tak? No i odbiera to odznaczenie od Kaczyńskiego. On później, ten Petreusz, został szefem CIA. Został szefem służby trzyliterowej, amerykańskiej. Potem wyleciał z tego stołka na skutek jakiegoś, nazwijmy to, ujawnienia pewnych ekstrawagancji w jego życiu osobistym i uczuciowym. To jest osobna anegdota, może mało śmieszna, ale został szefem CIA. I w związku z tym proszę sobie uświadomić kaliber tego zdarzenia. To znaczy, że z mojego punktu widzenia, tak, na moją logikę, to znaczy, że w ostatnich dniach życia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, w Polsce, amerykańskie służby realizowały jakąś dużego kalibru operację, tak dużego kalibru, że najwyraźniej wymagała ona osobistego nadzoru, uczestnictwa kogoś tak ważnego jak generał Petreusz, późniejszy szef CIA. Dlaczego tak myślę? No ja po prostu myślę, że generałowie tej kategorii nie mają czasu na głupoty. Nie mają czasu na to, żeby jeździć gdzieś do egzotycznych krajów i odbierać jakieś odznaczenia państwowe. Nawet z rąk kogoś takiego jak prezydent Lech Kaczyński. Sądzę zatem, że wręczenie tego odznaczenia było zalegendowaniem pobytu Petreusza w Warszawie. Państwo możecie obejrzeć serwis fotograficzny z tej ceremonii odznaczenia. Myślę, że do dziś jeszcze w sieci wiszą zdjęcia. Pamiętam, że były na ten temat notki w mediach głównego ścieku. Tak? To nie była wizyta incognito, to nie była wizyta poufna. Petreusz przed rokiem
odbierając jakąś nagrodę polonijną, chyba wtedy wspominał, że w roku 2010 rozmawiał także z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego. Nie tylko z Lechem Kaczyńskim, z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego. I zapamiętałem, że Petreus mówił, że jakie to tragiczne, bo parę dni później oni wszyscy już nie żyli. I teraz dlaczego nad tym faktem się zatrzymuję? Bo prosta analiza tej sytuacji podpowiada nam, że prawdziwa jest jedna z dwóch opcji. Albo wizyta generała Petreusa nie miała żadnego związku z zamachem warszawsko-smoleńskim, który miał wydarzyć się kilkadziesiąt godzin po opuszczeniu przez Petreusa Warszawy. Albo to było bez związku jedno z drugim. No i wtedy trzeba powiedzieć, że to by źle świadczyło o potencjale, możliwościach i zdolnościach naszego sojusznika. O potencjale służb amerykańskich. To by znaczyło, że coś takiego kalibru jak zamach warszawsko-smoleński przemknęło im koło nosa. No i czy ktoś, kto by był, jakby to powiedzieć, główną postacią tego blamażu amerykańskich służb, czy mógłby, czy powinien zostać nagrodzony takim kopem w górę aż na stanowisko szefa CIA? No a może prawdziwa jest druga opcja, że wizyta generała Petreusa nastąpiła w ścisłym związku z wydarzeniami, których nadejście zwiastowały już pewne symptomy czytelne wówczas tylko dla ludzi świata służb i polityki, o ile odbierał na raporty służb tajnych. Albo Petreus pojawił się przypadkiem w takiej chwili dziejowej, no i wtedy dupa nie generał, tak? Jeżeli nie zauważył, co się tu święci, jego ludzie tego nie zauważyli, sami realizowali tutaj jakąś operację, a nie zauważyli słonia w menażerii, albo też miało to związek z zamachem warszawsko-smoleńskim. No to teraz, jeżeli miało, no to znowu są dwie opcje. Albo generał Petreus przybył do Warszawy z jakąś na przykład misją ratunkową wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Może po to było całe to odznaczenie, żeby zalegendować osobisty kontakt, rozmowę w cztery oczy Petreusa z Kaczyńskim, Petreusa z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego. No tak, ale ci najwyżsi dowódcy, z którymi on w cztery oczy, czy tam ile ich było tych par, tych oczu porozmawiał, oni wsiedli w ten samolot i podobno polecieli do Smoleńska. A więc może nie była to misja ratunkowa. Może operacja służb amerykańskich w jakiś sposób współgrała z tym, co miało się rozegrać 10 kwietnia 2010 roku, czy tym raczej, co miało wyjść na jaw 10 kwietnia 2010 roku. I tak źle, i tak niedobrze. Czy Petreus był po stronie napastników czy obrońców? Tak źle i tak niedobrze. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że jeśli nie poprzestając na tej informacji ode mnie pochodzącej, jeśli zechcecie Państwo poddać także i ten wątek jakiejś drobnej kwerendzie internetowej, no to zgodzicie się chyba ze mną, że generał Petreus powinien znaleźć się na priorytetowej liście świadków tej historii. Świadków historii. A zatem generał Petreus powinien, co najmniej w drodze pomocy prawnej, powinien zostać przesłuchany na użytek polskiego śledztwa, które by prawdziwie, a nie tylko operetkowo zmierzało do wyjaśnienia zagadki zamachu warszawsko-smoleńskiego 2010 roku. Mam nadzieję, że dożyjemy jeszcze takich czasów, że polski prokurator, polscy śledczy będą mogli zadawać takie pytania także generałowi Petreusowi. Z Panem Bogiem.